Czyli bracia małych Foucault. Braci, i pomagamy wielu ludziom. Akurat w naszym przypadku Foucault. Wspieramy osamotnione osoby starsze. To tylko pokazuje, jak szeroka pomoc jest po prostu potrzebna. Pani Anno, już odbiegając od historii, a przybliżając się do tej historii polskiej. Na czym polega działanie stowarzyszenia w Polsce? Proszę powiedzieć, co państwo robicie? Tak naprawdę na tym samym polega w każdym z tych 10 krajów, które pan wymienił, ponieważ fundamentalną działalnością stowarzyszenia jest budowanie relacji opartych na zaufaniu, na przyjaźni, relacji pomiędzy osamotnionymi osobami starszymi i naszymi wolontariuszami. Ja sama też jestem wolontariuszką i w tym miejscu wydaje mi się, że łatwiej jest opisać, na czym polega ta działalność, kiedy powiem o tym, co ja robię. Ja od 10 lat odwiedzam w każdy piątek panią Marię i tak naprawdę po tych 10 latach można dziś powiedzieć, że stałyśmy się nawzajem częścią swoich rodzin. Tak naprawdę ja stworzyłam jej namiastkę rodziny, bo jest osobą, która rzeczywiście nie ma bliskich, a Maria... No cóż, o Marię pytają moje rodzice, do Marii jeżdżę z moją drugą połową życiową w każdy piątek, więc jak w pewnym sensie się śmiejemy, że trochę ją zaadoptowaliśmy do mojej rodziny. Wspólnie już dzisiaj mamy taki poziom zaufania, że wspólnie czytamy korespondencję, ponieważ ona prawie nie widzi. Wspólnie decydujemy o różnych sprawach, przede wszystkim pijemy herbatę. Robimy takie rzeczy, które po prostu robią bardzo dobrzy znajomi, które robią przyjaciele. Na tym to polega. Pani Ewa Branicka, pani jest wolontariuszką, od dawna pani pracuje. Wolontariuszką w Stowarzyszeniu Mali Bracia Ubogich jestem od prawie 2 lat. Jestem wolontariuszką również indywidualną. Mam osobę podopieczną, panią, do której też raz w tygodniu jeżdżę, odwiedzam ją. I największą właściwie taką bolączką tych ludzi starszych nie jest to, że oni nie mają pieniędzy, że nie mają co jeść, nie mają się w co ubrać, tylko że są samotni. Samotność tych ludzi jest nie do uwierzenia. Ta pani czasami do mnie dzwoni i mówi: pani Ewo, czy mogę troszkę z panią porozmawiać, bo nikt mnie nie odwiedza, bo wszyscy o mnie zapomnieli. Także to jest najistotniejszą sprawą w wolontariacie, jest kontakt z drugim człowiekiem. I czas dla niego poświęcony, rozumiem. No, ja myślę, że kiedyś byłam na takim posiedzeniu bardzo ważnym w Urzędzie Rady Ministrów i tam też było bardzo dużo wolontariuszy. Rozmawialiśmy w kuluarach i właściwie część wolontariuszy w Polsce chyba nie wie, co to jest wolontariat, ponieważ wiele osób uważało, że powinni mieć jakąś dotację, jakiś zwrot kosztów, więc ja wszystkim tym osobom powiedziałam, że ja właśnie się dzielę. To jest wolontariat mój taki, że bez żadnych środków finansowych niczego nie oczekuję od nikogo, tylko trochę oddaję od siebie, daję komuś. No też mam jakieś koszty, prawda? Czas to jest też takimi kosztami. Czas właśnie poświęcam, uważam, że to jest najistotniejsze i ten kontakt z drugim człowiekiem jest najważniejszy. Jeżeli mogę wtrącić, to zawsze w takich przypadkach zwracam na to uwagę, że my mówimy, że dajemy nasz czas, bo ja nie chciałabym chyba nigdy stać w sytuacji, kiedy ktoś powie, że coś dla mnie poświęca. Ja nie poświęcam czasu. Ja daję mój czas, ale daję moją uwagę, moje zainteresowanie. Daję atencję tej osobie i poczucie tego, że ona jest dla mnie ważna i potrzebna. No właśnie, to może na miejscu będzie pytanie, czy co wolontariusz zyskuje, bo on daje od siebie czas, ale również zyskuje coś z drugiej strony. Jak się pani, co pani zyskuje? Zawsze powtarzam, że wolontariat dla mnie to jest najlepiej pojmowany egoizm. Dlatego, że dobry wolontariat jest takim wolontariatem, który daje właśnie coś w zamian. Dla mnie on daje mi relacje, której po prostu być może nawet nie byłam tego świadoma, w życiu mi brakowało.
ta relacja jest relacją przyjacielską. W przypadku Ewy to też jest relacja partnerska. Natomiast wielu z naszych wolontariuszy to osoby młode. My jesteśmy w Polsce w 3 ośrodkach akademickich. To są osoby, które są studentami, które są w pewnym sensie wyrwane ze swoich takich naturalnych środowisk, są daleko od swoich rodzin i poszukują relacji bardziej na zasadzie właśnie rodzinnej, być może relacji takiej wnuczka, babcia, wnuczka, dziadek. Każdy z nas ma potrzebę też dawania i brania właśnie z tej relacji i dawania, więc jeżeli umiemy zachować balans odpowiedni, to będziemy się dobrze czuli w tym wolontariacie. No to jest też jak gdyby takie docenienie własnej inwencji, powiedziałbym, to jest docenienie własnego człowieczeństwa, prawda? Absolutnie tak. Czujemy się dobrze. Wewnętrzne. Myślę, że jak dajemy coś komuś, to czujemy się dobrze. Jak dajemy upominki, fajnie jest przyjmować upominki, ale akurat wydaje mi się też, że fajnie jest dawać. Czujemy się po prostu wtedy strasznie fajnymi ludźmi. I to jest dobre uczucie. Czy każdy może zostać wolontariuszem, pani Ewo? Tak. Wolontariuszem może zostać każdy. I nie ma żadnych kryteriów. Nie ma żadnych przeciwwskazań. Trzeba chcieć to robić, zgłosić się do naszego stowarzyszenia Mali Bracia Ubogich, zarejestrować się, bo to wszystko jest legalne, prawda? My kontaktujemy się z ludźmi, mamy ich adresy, mamy ich telefony, więc wszystko musi być zarejestrowane. Ale jest jakieś kryterium doboru? Jest jakaś weryfikacja? Nie wszystkich państwo dopuszczają od razu do starszych ludzi. Tak, ja się zgłosiłam i była weryfikacja, przeszłam rozmowę, zostałam zakwalifikowana, musiałam też o sobie dużo napisać, prawda, kim jestem, co robiłam w życiu, gdzie pracowałam. Także te wszystkie walory są brane pod uwagę. Wtedy jest się wolontariusz. I co, rzucam na głęboką wodę? Nie, Ewa mówi właśnie, że przyszła do nas 2 lata temu, a my od jakiegoś czasu, myślę, że tuż po Ewy przyjściu, wprowadziliśmy taką dość ustabilizowaną ścieżkę wolontariusza. Po prostu organizacja zaczęła się na tyle rozrastać, że musieliśmy musieliśmy to ubrać w odpowiednie ramy. Dziś wygląda to tak, jak Ewa powiedziała, że każdy, kto do nas się zgłasza telefonicznie, mailowo, przez formularz, w bardzo różny sposób, dogodny dla siebie, jest zapraszany na rozmowę. Na rozmowę z koordynatorem, ponieważ w każdym z tych miast mamy koordynatorkę, akurat w naszym przypadku to są kobiety, której zadaniem jest taka pierwsza wstępna rozmowa, zarówno z osobą chętną na wolontariat, bo jeszcze nie wolontariuszem, po to, żeby sprawdzić, czy rzeczywiście ta oferta organizacji, to co my robimy, jest spójna z tym, co chętny na wolontariat chciałby robić i chciałby dawać. Po to, żeby usłyszeć, co takiego wolontariusz chciałby robić, jakie ma swoje hobby, jakie ma zainteresowania, jaka jest jego dyspozycyjność czasowa. Bo jeżeli wolontariusz powie nam, że chciałby odwiedzać osamotnioną osobę starszą, ale tak naprawdę jest strasznie zajęty i może to robić w piątki po 21, no to raczej staramy się wytłumaczyć wolontariuszowi, że będzie nam bardzo trudno po pierwsze znaleźć osobę, która będzie wtedy, osobę starszą, która będzie wtedy w pełni dyspozycyjna i będzie chciała takich spotkań. Ale możemy zaproponować inne formy działalności. Dokładnie, prawda? Możemy wtedy zaproponować inny rodzaj wolontariatu, jeżeli wolontariusz po prostu chce działać na rzecz organizacji. Jeżeli ustalimy, jaki to ma być już wolontariat, to wolontariusz podpisuje z nami porozumienie wolontariackie zgodne z prawem, w którym właśnie my opisujemy, jakie są zobowiązania wolontariusza. To, że dzisiaj my mówimy, że wolontariusz będzie robił działania na rzecz organizacji, bo akurat takie są jego możliwości czasowe, to wcale nie znaczy, że musi to robić już zawsze, bo to jest bardzo elastyczne. Nasze życie też się zmienia. I analogicznie, jeżeli wolontariusz dziś może ma więcej czasu i może odwiedzać i chce przede wszystkim odwiedzać osobę starszą, to jest dziś, a życie się zmienia, nie wiem, żenimy się, wychodzimy za mąż, rodzimy dzieci, idziemy do pracy, robimy karierę i wtedy możemy osłabić troszkę ten swój wolontariat. Tak, wspominaliśmy o miastach, to są 3 miasta, w których w Polsce państwo działacie, prawda? Czyli to jest Warszawa, Poznań i Lublin. I Lublin, tak, dziś tak. Tak, do pani Ewy, jeśli można. Pani Ewo, pani
no jest już powiedzmy sobie w takim wieku troszeczkę poważniejszym, dojrzalszym. Pani bardziej rozumie tych ludzi? Czy jak się pani wydaje, niż młody człowiek, jak to jest? Znaczy, wydaje mi się, może być każdy w każdym wieku. Tak, Część osób starszych jednak woli mieć kontakt z osobą mniej więcej w podobnym wieku. Bo często słyszę, że nie mają wspólnego języka z bardzo młodą osobą. I ja na przykład odwiedzam panią, która nie lubi młodych wolontariuszek. Ona jest mną zachwycona. Ja jej opowiadam różne ciekawe rzeczy. No, naprawdę wtedy jest lepszy chyba kontakt, ale to nie zawsze tak jest. No, ci ludzie czasami są tak wspaniali, opowiadają swoje życiorysy, które są cudowne. Najlepszą chyba drogą byłoby, żeby to ktoś kiedyś spisał, to co właśnie ci starsi ludzie opowiadają nam ze swojego życia, a nigdy wcześniej nikomu nie mówili. Ale wiem, że istnieją takie akcje u państwa też prowadzone, gdzie spisuje się swoje życiorysy. Nagrywa się. Nagrywamy wspomnienia naszych podopiecznych, ale nie tylko, bo można się do nas zgłosić, będąc seniorem, z tym, że ma się ciekawe wspomnienia i bardzo chce się zostawić je potomnym, bo tak naprawdę sam pomysł u nas na archiwizację tych wspomnień wziął się stąd, że tak jak Ewa mówi, słuchamy tego i mamy takie poczucie, że już nikt po nas tego może nie usłyszeć, bo my zajmujemy się osobami, które są osamotnione i trochę właśnie było nam szkoda po prostu nie zachować tego dla potomnych. Niemniej jednak zdarza się, że zaczynamy nagranie i osoba je przerywa, bo na przykład okazuje się, że te wspomnienia są dla niej zbyt traumatyczne, kiedy odkładamy je na później. Zdarza się, że jedno nagranie robimy w tydzień albo w dwa dni, a zdarza się tak, że jedno robimy i w rok. Ale staramy się rzeczywiście wszystkich chętnych. Tu mówimy o akcjach, do których za chwilę jeszcze wrócimy, ale póki co tak na co dzień to jest tak, troska o zdrowie, prawda? To jest bardzo ważne. O kondycję psychiczną. Oczywiście. Poza tym zanotowałem tutaj wszelkie jakieś takie wycieczki do teatru, rozmowy, spacery. Tak. To jest jak gdyby taka codzienność, prawda? Codzienne podawanie ręki osobie, którą się ma właśnie w tym momencie w relacji najbliżej, prawda? Oczywiście taka troska o tą codzienność jak najbardziej, ale takie już wyjścia do teatru czy wycieczki, to powiedziałabym, że dla tych osób są jednak świąteczne w kontekście tego, że nie jest okazjonalne, tak, że nie dzieją się co dzień. Nierzadko do tych wyjść musimy wręcz namówić naszych podopiecznych, zapewnić im taki komfort tego wyjścia z domu. Jak wspomniałam, moja podopieczna na przykład jest osobą, która nie widzi. W związku z czym ktoś musi być obok niej, ktoś musi jej pomóc dotrzeć na miejsce i wrócić bezpiecznie. Tak? Czasami po prostu te nasze osoby już są na tyle wycofane z tego życia kulturalnego, społecznego, że po prostu boją się podjąć kolejnej próby. Ale dzięki wolontariuszom to się udaje. Panie Ewo, jak pani uważa, czy akceptacja poglądów osoby, z którą się pani spotyka na przykład, jest konieczna, czy też można mieć odrębne zdania, a raczej sercem nadrabiać te różnice, które czasami powstają? Ja akurat trafiłam, że mamy wspólne poglądy z tą panią, którą odwiedzam. My się staramy troszkę też tak dobierać. To jest pytanie również prowokujące, czy tak od przypadku się bierze kogoś, czy wcześniej jest jeszcze jakieś takie kryterium, gdzie ten zawiadujący wolontariuszami spotyka się zarówno z osobą... Otóż to, jak powiedziałam, z chętnym na wolontariusza, ale zarówno z naszym podopiecznym. I od tego podopiecznego też usłyszy, jakie są również i jego poglądy, tak? Ja wiem, że to jest pytanie takie dość intymne czasami, natomiast ono pozwala nam uniknąć jakichś albo rozczarowań, albo nieprzyjemnych wręcz sytuacji. Nam zdarzają się takie sytuacje, że akurat
akurat na przykład dla osób starszych, niektórych, bo nie mówię, że wszystkich, ale istotne będzie to, czy wolontariusz, nie wiem, jest katolikiem, czy chodzi co niedzielę do kościoła. Jeżeli tam mielibyśmy wprowadzić... jeżeli mielibyśmy wprowadzić wolontariusza, dla którego jest to jednak rzecz wtórna, no to moglibyśmy od początku już nie zbudować takiej relacji, jaka ona powinna być. Dlatego bardzo ważna jest ta rola właśnie tego koordynatora i dowiedzenie się jak najwięcej, takie sprofilowanie tak naprawdę tych dwóch osób. A teraz zapytam o kryterium przyjmowania ludzi starszych. Przecież każdy, kto do Państwa zadzwoni, jest przyjmowany od razu. Czy też macie jakąś selekcję w tym wszystkim? Nie, to wygląda w ten sposób, że najpierw musimy ustalić tak naprawdę, jakie są potrzeby i oczekiwania tej osoby. Zdarza nam się, że do nas dzwonią osoby starsze, bądź osoby dzwonią w ich imieniu i mówią, że osoba jest samotna i że mamy tam się zjawić i szybko, mówiąc kolokwialnie, dać tam naszego wolontariusza. Ale to nie może być tak. Tak jak sam pan powiedział, musimy najpierw sprawdzić tą sytuację, na czym polega problem i zdarza się tak, że osoba wcale nie jest osobą samotną, ale ma jakiś problem w tym momencie ważny dla niej do rozwiązania. Boga nie wiem, problem wie, prawny, nie problem materialny, z którym po prostu Boga przyszło jej się mierzyć samej i jej się wydaje, że w związku z tym jest samotna. Nie, a ta samotność naprawdę jest rzeczą wtórną. I wtedy staramy się przekierować te jej potrzeby do organizacji bądź instytucji, pomóc jej w tym, w zrealizowaniu danej potrzeby, bo nie na wszystkie potrzeby odpowiedzą mali bracia ubogich, niestety. No tak. Powiedzmy teraz o takich większych akcjach, gdzie wolontariusz może ten z tym osobistym kontaktem nie jest aż tak bardzo potrzebny, ale są akcje, które jednak jednoczą wszystkich, prawda? To jakie to są akcje? Spotkania międzypokoleniowe, wyczytałem, coś takiego u Państwa istnieje, tak? Czy to jest spotkanie młodego pokolenia ze starszym? Na czym to polega, jak ma cel? To są tak naprawdę bardzo różnorodne spotkania tematyczne. One są organizowane we wszystkich trzech miastach, w których jesteśmy. Chociażby albo wynikające z kalendarza, to znaczy z takich okazji wynikających z kalendarza, albo z tego po prostu, że mamy ochotę spotykać się z naszymi podopiecznymi. I też mające tak naprawdę na celu umożliwienie naszym podopiecznym spotkanie się w większej grupie osób, zarówno wolontariuszy, jak i podopiecznych. Pokazanie troszkę tego, że nie są jedyną i samotną wyspą. Trochę pomaganie w nawiązywaniu, w budowaniu relacji też i wewnątrz, i międzypokoleniowych z innymi osobami. Oczywiście na takie spotkania pomaga przybyć wolontariusz, jeżeli jest taka potrzeba, natomiast już podczas samego spotkania, na którym są ludzie w bardzo różnym wieku, takie spotkania najczęściej przygotowują wolontariusze, ale też jak pan widzi w różnym wieku. I mamy wolontariuszy 18-20-kilkuletnich i przychodzą do nas podopieczni, którzy mają 90 kilka lat. Stąd też ta międzypokoleniowość, tak? I budowanie dialogu między tymi osobami przy okazji tak naprawdę spotkań. One są tylko pretekstem. Tak, teraz pani Ewo, są to również spotkania artystyczne i chodzicie do teatru, do kina, chodzicie na jakieś tam plenery. Wiem, że też i sport, spacerki z kijkami, tak? Znaczy w ogóle w naszym towarzyszeniu mamy warunki w naszej siedzibie na Andersa 13. Bardzo dużo imprez odbywa się lokalnie. Spotkania z ciekawymi ludźmi, różne gry, taniec i również wyjścia poza teren. Także robimy to i bardzo, bardzo to chwalą sobie nasi wolontariusze. Jeździmy na wakacje, na wycieczki jednego dnia, prawda? I tutaj przy tej okazji też to nam umożliwia zabranie osób na wyjazdy krótkie, bo to są jednodniowe wycieczki, szczególnie z uwzględnieniem takich osób, którym stan zdrowia nie pozwala pojechać dłużej, a już tym bardziej samodzielnie się gdzieś wyprawić. I to jest właśnie cały dzień. To nie są żadne strasznie fajerwerki. Nie nastawiamy się na to, żeby jak najwięcej zwiedzić obiektów, odhaczyć na tej liście. Tak, bo to nie może być męczące, ale bardziej nam zależy na tym, żeby ta grupa, która jedzie gdzieś właśnie za miasto, była w ten czas ze sobą, żeby ona ta dobrze spędziła ten czas. Dobrze, to znaczy właśnie
na relacjach międzyludzkich, tak, żeby rozmawiali, żeby byli obok siebie, żeby podali sobie rękę, żeby przeszli na spacer. To jest stwarzanie pretekstu do tego, żeby oni sobie rozmawiali, żeby o sobie też opowiadali, żeby się poznawali, żeby byli po prostu ze sobą. Tak, powiedzmy sobie tak, wolontariusze nie biorą nic z pieniędzy, poświęcają własny czas, czują się przez to dowartościowani również, no ale przecież instytucja musi jakoś działać i musi mieć jakieś środki, choćby po to, żeby wynająć taki autobus na wycieczki, kupić kijki do chodzenia, zorganizować plenery. Skąd państwo bierzecie fundusze na to? Ja tylko jeszcze sprostuję jedną rzecz, ponieważ my jako organizacja jesteśmy i każda z organizacji, która korzysta z wolontariatu. Tak, proszę, proszę. Jest zobowiązana do tego, żeby zwracać koszty wolontariuszowi, jeżeli on je poniósł i zostały uzgodnione, tak? Tak, tak. Także jeżeli wolontariusz specjalnie kupił bilet po to, żeby pojechać do podopiecznego, to my musimy zwrócić ten koszt. Z czego organizacja? No przede wszystkim tak naprawdę z dobroczynności, czyli z tego, że nasi darczyńcy, bo mamy darczyńców, wpłacają pieniążki na nasze akcje, na naszą działalność i my im zawsze dziękujemy za te konkretne wsparcia, a raz w roku, zawsze na koniec stycznia, na przełomie stycznia i lutego, wysyłamy do nich taki krótki raport, informator o tym, co my takiego zrobiliśmy w danym roku, właśnie używając pieniędzy naszych darczyńców. To przede wszystkim. W jaki sposób można się z państwem skontaktować tu w Warszawie? Zarówno mówię o seniorach, jak i o tych wolontariuszach. Więc przede wszystkim podam numer telefonu, kontakt telefoniczny, zachęcam. To jest 22 635 13 64, e-mail info@malibracia.org.pl i strona internetowa www.malibracia.org.pl. Bardzo dziękuję panią za rozmowę. Przypominam, że gościliśmy dzisiaj w studiu panią Joannę Mielczarek, dyrektora stowarzyszenia. I dziękuję panią bardzo za zaproszenie. Ewę Branicką, wolontariusza. Bardzo panią dziękuję. Dziękuję. Ja nazywam się Maciej Woźniakiewicz i życzę państwu dobrej nocy. Dobrej nocy. Dziękuję. Jest 12:30. Informacje dnia w skrócie. Ewa Worobiec, zapraszam. Prezydent podpisał ustawę budżetową przegłosowaną przez Sejm 16 grudnia, bo nie miał żadnych wątpliwości co do legalności jej uchwalenia, mówił Marek Magierowski, dyrektor Biura Prasowego Kancelarii Prezydenta. Wyjaśniał, że Andrzej Duda zapoznał się z ekspertyzami sporządzonymi przez wszystkie strony. Pan prezydent Andrzej Duda podjął decyzję o podpisaniu ustawy budżetowej na rok 2017. Doszedł do wniosku po zapoznaniu się ze wszystkimi opiniami, wyjaśnieniami, także ze strony marszałków, zarówno Sejmu, jak i Senatu, pana marszałka Marka Kuchcińskiego i marszałka Stanisława Karczewskiego, że to głosowanie 16 grudnia w sali kolumnowej nad ustawą budżetową odbyło się zgodnie z przepisami, zgodnie z regulaminem Sejmu. Po ich analizie prezydent Duda uznał, że nie ma przeszkód formalnych i prawnych do złożenia podpisu. 16 grudnia podczas głosowania w sali kolumnowej budżet na 2017 rok przyjął Sejm. Później zaakceptował go Senat bez poprawek. Opozycja twierdzi, że plan finansów uchwalono nielegalnie. Innego zdania są politycy PiS. Agencja ratingowa Fitch uznała rating Polski na poziomie A na długo- i krótkoterminowych zobowiązań w walucie zagranicznej oraz dla długo- i krótkoterminowych zobowiązań w walucie krajowej. Perspektywa ratingu pozostaje niezmieniona na poziomie stabilnym. Eksperci z agencji Fitch napisali w komunikacie, że ich utrzymanie dotychczasowej oceny wpłynęły solidne fundamenty makroekonomiczne, takie jak stabilny system bankowy oraz właściwa polityka pieniężna. Również przedstawione ostatnio propozycje w sprawie kredytów hipotecznych we frankach szwajcarskich osłabiły ryzyko dla sektora bankowego. Jednocześnie specjaliści z agencji Fitch prognozują, że tempo wzrostu gospodarczego w Polsce przyspieszy w najbliższych latach z powodu większego wykorzystania środków unijnych, spadku stopy bezrobocia oraz wsparcia finansowego dla rodzin poprzez program 500+. Agencja przewiduje, że wzrost także
wzrost PKB Polski. W 2017 roku ma to być 3%, a w kolejnym roku 3,2%. Komisja ratingowa Moody's nie dokonała rewizji ratingu Polski i nie opublikowała raportu kredytowego na temat naszego kraju. Ocena ratingowa Polski pozostała niezmieniona na poziomie A2P-1 odpowiednio dla długo- i krótkoterminowych zobowiązań w walucie zagranicznej i krajowej z perspektywą negatywną. Kolejarze uruchomią specjalne pociągi, które dowiozą kibiców na zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich. Konkursy odbędą się w Wiśle i w Zakopanem. W Wiśle konkurs odbędzie się w najbliższy weekend, natomiast w stolicy Tatr 21 i 22 stycznia. Jak mówi rzecznik PKP Intercity Cezary Nowek, rano z Warszawy wyjedzie specjalny skład. Wyjeżdża z Warszawy po godzinie 6, zaś na miejscu już jest około godziny 12. W przyszły weekend zostanie uruchomionych 5 specjalnych składów do Zakopanego. Przykładowo w sobotę 21 stycznia uruchomimy po jednym dodatkowym pociągu z Warszawy i Krakowa oraz jeden powrotny skład z Zakopanego do Krakowa. Rzecznik zapewnia, że opłaty za przejazd nie będą wysokie. We wszystkich dodatkowych pociągach będą obowiązywać ulgi ustawowe. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Polskie Radio 24. Powtórka programu. W Polskim Radiu 24. 24 godziny na świecie. Rosja wzmocni obronę powietrzną na granicach z państwami NATO, w tym z Polską. Jak poinformował rzecznik Zachodniego Okręgu Wojskowego, pułkownik Igor Mikunow, chodzi o 4 dywizjony systemów rakietowych S-400 Triumph. Tego typu rakiety oznaczone w kodzie NATO jako SA-10C mogą przechwytywać samoloty i pociski manewrujące w odległości co najmniej 400 km. Systemy rakietowe S-400 Triumph trafią na wyposażenie wojsk Zachodniego Okręgu Wojskowego jeszcze w tym roku. Na razie nie podano do publicznej wiadomości, w których regionach zostaną rozmieszczone nowe dywizjony, ale wiadomo, że w skład Okręgu Zachodniego wchodzi m.in. obwód kaliningradzki graniczący z Polską. W ostatnich miesiącach ubiegłego roku do Kaliningradu trafiły systemy rakietowe Iskander, o których wiadomo, że są zdolne do przenoszenia głowic jądrowych, oraz systemy Bastion, mogące niszczyć cele nawodne i powietrzne na odległość do 300 km. Eksperci podkreślają, że dzięki takiemu wyposażeniu rosyjska armia może kontrolować cele w Polsce i innych krajach bałtyckich. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Prowokacja i akt wymierzony w dobro sąsiedzkie stosunki. Tak incydent w Hucie Pieniackiej w obwodzie lwowskim ocenia ukraiński resort dyplomacji. Na początku tygodnia zdewastowano pomnik polskich ofiar pacyfikacji dokonanej w czasie II wojny światowej przez UPA i SS Galicjan. Śledztwo w tej sprawie trwa. Rzecznik ukraińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Mariana Beca podkreśla, że resort zwrócił się do organów śledczych o szybkie wyjaśnienie sprawy i ukaranie winnych. Mariana Beca dodaje, że wiele wskazuje na to, iż zniszczenie pomnika polskich ofiar inspirowane było z zewnątrz. Rozpatrujemy ten akt jako prowokację zarówno wobec Ukraińców, jak i Polaków. Wpisuje się ona w szereg podobnych prowokacyjnych działań, które miały miejsce na Ukrainie w stosunku do polskich pomników, ale i ukraińskich pomników na terytorium Polski. To absolutnie niedopuszczalne akty wandalizmu. Nie wykluczamy, że są one inspirowane przez stronę trzecią. Ukraiński MSZ jest przekonany, że incydent nie wpłynie na strategiczne stosunki między Polską i Ukrainą. Pomnik w Hucie Pieniackiej najprawdopodobniej został zniszczony za pomocą materiału wybuchowego. Lokalne władze we Lwowie obiecały, że ma być on zrekonstruowany do 28 lutego, czyli do kolejnej rocznicy mordu. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Grupa ekspertów i polityków zaproponowała reformę unijnego budżetu, która może okazać się niekorzystna dla Polski. Plany przedstawił w Parlamencie Europejskim były premier Włoch i były komisarz Mario Monti, który kieruje grupą. Chce on zmniejszyć zależność unijnego budżetu od składek krajów członkowskich i położyć nacisk na zasoby własne. Mario przekonuje, że zreformowanie struktury unijnego budżetu jest konieczne, by uniknąć kłótni w przyszłości między krajami o wysokość składek do wspólnej kasy. Od pewnego czasu bowiem państwa chcą wpłacać jak najmniej.
Nikt nie może nam zarzucić, że reforma pozostanie w sferze marzeń, bo to bardzo pragmatyczne podejście do unijnego budżetu. Ta sprawa jest oczywiście delikatna i zapewne zostanie przyjęta w niektórych krajach sceptycznie. Te plany są na przykład niekorzystne dla Polski, która jest obecnie największym beneficjentem polityki spójności, a tymczasem grupa ekspercka chce ją ograniczyć, podobnie jak politykę rolną, i proponuje nowy system dochodów własnych. Składki krajów członkowskich miałyby być zastąpione nowym unijnym podatkiem. Mowa jest m.in. o podatku od transakcji finansowych, podatku dochodowym dla dużych firm czy o podatku od CO2. Beata Płomecka, Polskie Radio. Raport grupy Montiego ma być wzięty pod uwagę przez Komisję Europejską, która w tym roku przygotuje do negocjacji projekt nowego budżetu po 2020 roku. Holenderski parlament powołał zespół ekspertów, którzy mają doradzać posłom, jak skutecznie zabezpieczać ich konta na portalach społecznościowych. Decyzję podjęto po prowokacji telewizji RTL News, która włamała się do kilkunastu profili polityków na Twitterze i Facebooku. Władze w Holandii obawiają się ataku rosyjskich hakerów przed marcowymi wyborami parlamentarnymi. Dziennikarzom stacji udało się włamać do kont różnych polityków za pomocą haseł, które wcześniej wyciekły do internetu. Na Twitterze lidera partii fundamentalistów protestanckich Kesa van der Staya dziennikarze zostawili wiadomość, że konto nie jest bezpieczne i podatne jest na atak hakerów. Telewizja tłumaczy, że włamała się do kont posłów, bo bezpieczeństwo internetowe to teraz ważny i aktualny temat. Przewodnicząca parlamentu zapowiedziała specjalne szkolenie dla polityków z ekspertami od cyberbezpieczeństwa. Szczególnie, że w odtajnionym raporcie wywiadu USA napisano, że podczas wyborczej kampanii prezydenckiej rosyjski wywiad przeprowadził akcję dezinformacyjną mającą na celu zdyskredytowanie kandydatki demokratów Hillary Clinton. A dodatkowo amerykańscy eksperci od bezpieczeństwa są przekonani, że kolejnym celem ataków rosyjskich hakerów za kilka tygodni będzie właśnie Holandia. Rząd przyznaje, że obawia się takich ataków. Szef holenderskiej dyplomacji mówił wczoraj, że władze są bardzo czujne. Tomasz Majka, Polskie Radio. Hiszpańscy lekarze zaskarżyli do sądu chaos, jaki panuje w szpitalach podczas trwającej tam epidemii grypy. Twierdzą, że winę za to, co się dzieje, ponosi lokalna administracja. Na brak personelu i przepełnione szpitale narzeka też Hiszpański Związek Zawodowy Pielęgniarek. W tym roku epidemia grypy wybuchła w Hiszpanii z miesięcznym wyprzedzeniem. Od początku roku wirus przyczynił się do śmierci 19 osób, a ponad 200 jest w poważnym stanie. Mimo że na czas epidemii zatrudniono dodatkowy personel medyczny i otwarto zamknięte sale, lekarze donoszą, że chorzy są przetrzymywani na korytarzach, a wielu, mimo poważnego stanu, odsyłanych jest do domów. Aby, jak twierdzą, zmobilizować administrację do działania, w kilku miastach, m.in. w Toledo, panujący chaos zaskarżyli do sądów. Zaapelowali też do społeczeństwa, aby na pogotowie zgłaszali się tylko poważnie chorzy. Kiedy mamy katar, początki grypy, zgłośmy się najpierw do przychodni, niech tam dokonają pierwszej oceny naszego stanu zdrowia, zachęcała podczas konferencji prasowej dr Catalina Lorenzo. W ciągu tygodnia liczba chorych wzrosła o 1/4. Najwięcej przypadków zachorowań zanotowano w Asturii, Kastylii, Katalonii i Kraju Basków. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Papież Franciszek nazwał aniołami stróżami placu Świętego Piotra włoskich policjantów, pilnujących porządku i bezpieczeństwa wokół Watykanu. Podczas tradycyjnej audiencji organizowanej na początku nowego roku podziękował im za niepozbawioną ryzyka służbę. Franciszek zapewnił przybyłych o swoim szacunku i uznaniu dla wielkodusznej służby, jaką pełnią przede wszystkim na placu Świętego Piotra. Wiem, że narażacie się na niebezpieczeństwo, podkreślił. Szczególnie w ostatnich czasach wykazaliście się kompetencją i odwagą w podejmowaniu licznych wyzwań i niebezpieczeństw, angażując się w zapobieganie przestępstwom. Nella prevenzione dei reati. Papież przypomniał zakończony niedawno rok miłosierdzia, w czasie którego przybyło do Rzymu ponad 21 milionów pielgrzymów. Nad ich bezpieczeństwem, powiedział, czuwały specjalne służby Włoch i Watykanu. Na mocy dwustronnej umowy jurysdykcję nad placem sprawuje właśnie policja włoska. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Jedna osoba zginęła we Francji na skutek wichury, jaka przeszła nad częścią kraju. Kobieta zginęła przygnieciona złamanym przez wiatr drzewem. Ponad 100 tysięcy domów jest pozbawionych prądu.
Wiatr szalał z prędkością dochodzącą do 130 km na godzinę na wybrzeżu nad kanałem La Manche w Normandii w Pikardii, gdzie wyrządził poważne szkody. Między innymi uszkodził dzwonnice zabytkowych kościołów lub ich fasady. Wichura przeszła także nad lazurowym wybrzeżem. Trwa usuwanie wyrywanych z korzeniami i połamanych drzew. Jeden z pracujących przy tym ludzi powiedział: trzeba to wyciąć, bo jak się przewrócą na budynek, to go zniszczą. Inny naprawiający trakcje elektryczne nie ma wątpliwości, że tysiące ludzi pozostanie bez prądu do niedzieli. Trzeba zainstalować nowe izolatory. Szybciej się nie da, ale trzeba to robić maksymalnie szybko, w minimalnym czasie. Wichura przeszła nad Ardenami i wschodnią Francją. Teraz szaleje nad Korsyką, wiejąc tam z prędkością dochodzącą do 160 km na godzinę. We wschodniej części kraju w kilku departamentach wprowadzono stan alarmowy spowodowany zapowiedziami intensywnych opadów śniegu i gołoledzią. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Stany Zjednoczone będą nadal rozwijały gospodarkę opartą na czystej energii, twierdzi Barack Obama. Odchodzący prezydent Stanów Zjednoczonych publikuje specjalny artykuł w naukowym tygodniku Science. Prezydent Obama ma trzy argumenty na poparcie swojej tezy. Po pierwsze, w latach 2008-15 wzrost gospodarczy w USA wyniósł 10%, a jednocześnie o ponad 9% spadły emisje dwutlenku węgla sektora energetycznego. A zatem walka ze zmianami klimatu wcale nie musi oznaczać niższego standardu życia. Po drugie, ważne są oszczędności energetyczne, które wiążą się z oszczędzaniem pieniędzy, a więc z tworzeniem nowych miejsc pracy. Po trzecie, ważne jest przestawianie się elektrowni z węgla na gaz. W artykule w tygodniku Science prezydent Obama podaje też przykład firmy Google, która jeszcze w tym roku chce zacząć korzystać wyłącznie z odnawialnych źródeł energii. Rafał Modryuk, Polskie Radio. Polskie Radio 24. 24 godziny w kraju. 7 Polaków wystąpi w Wiśle w sobotnim konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich. Kamil Stoch, Maciej Kot i Piotr Żyła mieli zagwarantowany udział w zawodach dzięki wysokim miejscom w kwalifikacji generalnej, a awans z kwalifikacji wywalczyli Dawid Kubacki, Jan Ziobro, Aleksander Zniszczoł i Stefan Hula. Kwalifikacje wygrał Niemiec Richard Freitag. Odpadli Krzysztof Biegun, Jakub Wolny, Bartłomiej Kłusek, Klemens Murańka i Krzysztof Miętus. Kamil Stoch zrezygnował ze skakania w serii kwalifikacyjnej. Kot uzyskał 130,5 metra, a Żyła 120,5 metra. Sobotni konkurs Pucharu Świata w Wiśle zaplanowano na godzinę 16. Po podwójnym triumfie w turnieju czterech skoczni polscy kibice czekają na popis biało-czerwonych. Kamil Stoch zapewnia, że nie ma już śladu po urazach i jest gotów na dalekie skoki. Czuję się dobrze, jeżeli chodzi o dolegliwości związane z upadkiem. To, co wspiera mnie praktycznie od Lillehammer, czyli o lekki ból w kolanie. Jeszcze minimalnie czuję właśnie ból w barku i w kolanie, natomiast to wszystko idzie już ku dobremu. Wiadomo, że nie mam czasu, żeby się zregenerować w pełni, poleżeć w domu. Tylko cały czas wiadomo, jestem w ruchu, jestem na ciągłym biegu i dlatego to wszystko trochę trwa dłużej. Ale tak jak powiedziałem, wszystko idzie ku dobremu i na dzień dzisiejszy jestem gotowy do startu. Adam Małysz nie wyklucza, że całe podium w Wiśle może być zajęte przez Polaków, jednak przypomina, że w skokach jest wiele niewiadomych. Szansa zawsze jest, ale ja też jestem dosyć taką osobą, która zawsze mówi po czymś, jeśli się coś dokona. Oczywiście byłbym głupcem, gdybym nie liczył na to, że Polacy tutaj wygrają, bo są naprawdę faworytami, są w niezmiernej formie, więc wszystko na to wskazuje, że będziemy tutaj walczyć, ale to jest sport i może się wszystko wydarzyć. Pogoda, nie wiem, słabszy dzień, nie wierzę, że akurat Polaki będą gorzej skakać, ale to wszystko ma wpływ na to później, na ten rezultat. Maciej Kot, pytany o założenia na najbliższe konkursy, odpowiedział w stylu swojego wielkiego poprzednika Adama Małysza: trzeba dobrze skakać. Przede wszystkim trzeba wykonać swoją robotę i wtedy wszystko jest możliwe. I nie ma co mówić, że wyniki są już wyedukowane. Trzeba wykonać dobrze swoją robotę i myślę, że czy ja, czy Kamil, czy Kotek i cała nasza reprezentacja ma taki jasny plan. Oba konkursy w Wiśle, sobotni i niedzielny, zaplanowano na godzinę 16. To jeszcze informacja dla kibiców, którzy chcą to wszystko zobaczyć na żywo. Kolejarze uruchomią specjalne pociągi, które dowiozą kibiców na zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich. Konkursy odbędą się w Wiśle i w Zakopanem. W Wiśle konkurs odbędzie się w najbliższy weekend, natomiast w stolicy Tatr 21 i 22 stycznia. Jak mówi rzecznik PKP Intercity Cezary Nowak, jutro rano z Warszawy wyjedzie
specjalny skład. Wyjeżdża z Warszawy po godzinie 6, zaś na miejscu już jest około godziny 12. W przyszły weekend zostanie uruchomionych 5 specjalnych składów do Zakopanego. Przykładowo w sobotę 21 stycznia uruchomimy po jednym dodatkowym pociągu z Warszawy i Krakowa oraz jeden powrotny skład z Zakopanego do Krakowa. Rzecznik zapewnia, że opłaty za przejazd nie będą wysokie. We wszystkich dodatkowych pociągach będą obowiązywać ulgi ustawowe. Aleksander Przaniak, Polskie Radio. W czasie kilkuletnich prac archeolodzy znaleźli na obszarze Reduty Ordona w Warszawie ponad 2,5 tysiąca zabytków. Na początku grudnia ubiegłego roku Ministerstwo Kultury zatwierdziło decyzję o wpisaniu Reduty jako pola bitwy do rejestru zabytków. Jednak społecznicy walczący o ochronę Szańca obawiają się, że to nie powstrzyma deweloperów planujących inwestycje w miejscu walk Powstania Listopadowego. Dr Wojciech Borkowski z Państwowego Muzeum Archeologicznego podkreśla, że oprócz ponad 2,5 tysiąca odnalezionych przedmiotów wykazano nowe fakty historyczne dotyczące Reduty Ordona. W raportach było podkreślane to, że była znakomicie ufortyfikowana. Okazało się, że nie, że ona nie została dokończona. Artur Nadolski ze Stowarzyszenia Reduta Ordona obawia się jednak, że badania nie pomogą w zachowaniu terenu. Żeby ratować Redutę, potrzeba 20 kilka milionów złotych, które mogłaby i powinna wyłożyć pani prezydent Gronkiewicz-Waltz. Mazowiecka konserwator zabytków Barbara Jezierska ma nadzieję na rozpoczęcie kolejnych badań, które pozwoliłyby rozszerzyć decyzję o wpisaniu Reduty do rejestru zabytków. Jest duża szansa, że Szaniec zostanie, jego położenie precyzyjnie określone i wtedy wpiszemy kolejny raz w nowej decyzji to, co zostanie odkryte. Z odnalezionych podczas wykopalisk zabytków Państwowe Muzeum Archeologiczne wraz z Muzeum Wojska Polskiego chcą stworzyć wystawę opisującą obronę Warszawy z 1831 roku. Karol Dermot, Polskie Radio. Zbiory Muzeum Techniki w Warszawie na sprzedaż? To czarny scenariusz zapowiadany przez Naczelną Organizację Techniczną, która zarządza zbiorami. Muzeum ma długi sięgające 4 milionów złotych. Kłopoty spiętrzyły się, gdy muzeum nie dostało rządowej dotacji. Naczelna Organizacja Techniczna rozpoczyna procedurę likwidacji instytucji. Szczegóły Natalia Gorzelnik. Muzeum nie wypłaca pensji, ma też zaległości w czynszu. Mariusz Kłaczkiewicz, dyrektor biura NOTU, tłumaczy, że organizacja jest postawiona pod murem. Chodzi o to, żeby nowa instytucja wzięła te długi na siebie, bo zawsze było muzeum finansowane przez państwo. A jeśli nie, kolekcji grozi sprzedaż. No bo musimy tym ludziom zapłacić, musimy zakończyć likwidację, musimy zapłacić czynsz, no i trzeba to w jakiś sposób pokryć, no a my takich pieniędzy nie mamy. Jednak ministerstwo odpowiada, że nigdy nie było mowy o spłacaniu zobowiązań NOTU. Ministerstwo Kultury nie odpowiada za długi czy zobowiązania NOTU wobec pracowników czy wobec kogokolwiek innego. Jest mowa o powołaniu zupełnie nowej instytucji o nazwie Narodowym Muzeum Techniki w Warszawie. Od samego początku rozmów mowa była o przekazaniu nieodpłatnym zbiorów. Mówi Radosław Różycki, rzecznik resortu. W sprawie utworzenia nowego muzeum cały czas trwają rozmowy. 80 tysięcy zdjęć nadesłanych przez fotografów ze 128 krajów. Od dziś w Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu można oglądać wystawę World Press Photo 2016. Tematycznie wystawę fotografii prasowej w Toruniu zdominował kryzys migracyjny oraz dzieci, które są ofiarami wojen, konfliktów czy katastrof. Znajdą się jednak na niej także bardziej optymistyczne tematy, zapewnia Babette Warendorf z centrali World Press Photo. Apart from the highlights of, także możemy zobaczyć różne historie, które do tej pory nie były znane szerszej publiczności, na przykład bardzo piękne fotografie związane z tradycją obchodów Święta Maji w Hiszpanii, które na początku wiosny odbywają się i widzą na nich dziewczęta w otoczeniu kwiatów, wrestling w Singapurze, do tej pory jakby nieznana dyscyplina. Są też zdjęcia z północnej Korei, które pokazują kraj z takiej strony niewidzianej do tej pory. Ekspozycja będzie czynna do 12 lutego w Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu. Uniwersytet Opolski, jako jedna z niemal 30 uczelni w Polsce, zorganizował kolejną edycję Nocy Biologów. Podczas wydarzenia wszyscy zainteresowani, niezależnie od wieku, mogli zapoznać się bliżej z tajnikami nauk biologicznych. Dużą popularnością wśród starszych uczestników Nocy Biologów cieszyły się eksponaty przywiezione przez pracowników Instytutu Protez Sercowych w Zabrzu. Przemysław Kurtyka, który prezentował m.in. sztuczne serca, nie krył zadowolenia.
Muszę powiedzieć, że jestem pozytywnie zaskoczony, ponieważ zainteresowanie jest naprawdę olbrzymie. Ludzie podchodzą, pytają, czy to jest sztuczne serce, dlaczego one jest stosowane i na jakiej zasadzie działa, także naprawdę jestem pod dużym wrażeniem, że aż takim zainteresowaniem cieszą się nasze eksponaty tutaj z Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii. Młodsi entuzjaści biologii mogli skorzystać z wyjątkowych lekcji, w czasie których eksperymentowali z kryształami soli, poznawali egzotyczne motyle i pajęczaki, a także zapoznawali się z dziejami Ziemi. Dowiedzieliśmy się bardzo dużo rzeczy o prehistorii i o prehistorycznych zwierzętach, które żyły w pleistocenie i w erach mezozoicznych. Chodzi o dinozaury i zwierzęta z epoki lodowcowej. Zjawiło na mnie ogromne wrażenie amonity, które miały średnicę około metra. I była też szczęka jakiegoś zwierzęcia z pleistocenu, ale nie pamiętam już jakiego, bo zapomniałam. Wszyscy uczestnicy Nocy Biologów zapowiedzieli, że już teraz czekają z niecierpliwością na kolejną edycję tego wydarzenia. Jest pozwolenie na budowę gazociągu, który ma przebiegać przez Opolszczyznę. Wojewoda Adrian Czubak wydał dokument zezwalający na realizację korytarza energetycznego między Zdzieszowicami a Brzegiem. Odcinek o długości 84 km to część korytarza gazowego północ-południe, którego celem będzie wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego Polski. To jest inwestycja strategiczna, przekonuje wojewoda. Oczywiście to nie tylko bezpieczeństwo i możliwość korzystania z tego czynnika energetycznego przez krajowych odbiorców, ale również ma to bardzo szczególne znaczenie dla międzynarodowych połączeń, jeżeli chodzi o przesył tego czynnika energetycznego od północy do południa, czyli tam od terenu Litwy poprzez naszych południowych sąsiadów, chodzi o Czechy i Słowację. Marek Ryznar z oddziału Gaz Systemu w Świerklanach mówi, że do lipca powinien zostać wybrany wykonawca, a budowa ruszy wkrótce, a później potrwa około 2 lat. W zasadzie można powiedzieć, że zmienia się ten kierunek przepływu gazu, bo do tej pory my jako południe byliśmy bardziej, że tak powiem, zgazyfikowani, zasilani od kierunku wschodniego. Oczywiście tutaj nie mówiąc o gazociągu jamalskim, który jest na północy, ale budując właśnie takie pierścienie przez nasz kraj, to bezpieczeństwo energetyczne zostanie znacząco poprawione. Gazociąg zostanie poprowadzony pod ponad 2000 nieruchomości. Ich właściciele dostaną stosowne odszkodowania. Łączny koszt budowy opolskiego odcinka gazociągu to 1,5 miliarda złotych. A 340 milionów złotych uda się pokryć dzięki pieniądzom unijnym. W Rzeszowie bezdomni będą uczyć się udzielania pierwszej pomocy. W ramach akcji Każdy może zostać bohaterem Podkarpackie Centrum Ratownictwa Medycznego przeprowadzi szkolenie w rzeszowskim schronisku. Arkadiusz Rząsa z centrum podkreśla, że znajomość zasad pierwszej pomocy przez osoby bezdomne może okazać się bardzo przydatna. Szkolenie dotyczy pierwszej pomocy łącznie z użyciem automatycznego defibratora. Chcemy pokazać, że te osoby, które są gdzieś mało widoczne, my ich widzimy tak naprawdę na peronach, na jakichś dworcach, i te osoby też również mogą pomóc każdemu. Prezes Rzeszowskiego Towarzystwa Pomocy imienia Świętego Brata Alberta, Aleksander Zacios, przyznaje, że szkolenia dla bezdomnych to bardzo cenna inicjatywa. My posiadamy 3 schroniska i mamy około 200 osób w schronisku dla bezdomnych. Jeżeli te 200 osób mogłoby udzielić pomocy komuś gdzieś tam na ulicy, gdzieś na dworcu, czy w schronisku, czy gdzie indziej, to fantastyczna sprawa. Pierwsze ze szkoleń odbędzie się 21 stycznia w schronisku dla bezdomnych w Rzeszowie. Port morski w Elblągu miniony rok zakończył na granicy opłacalności. W porcie przeładowano 130 tysięcy ton różnych towarów. To dużo mniej niż są jego możliwości. Na brak zysku wpływa gorsza wymiana gospodarcza ze stroną rosyjską. Port morski w Elblągu handluje głównie z portami obwodu kaliningradzkiego. To uzależnienie od naszego wschodniego sąsiada decyduje o tym, że do Elbląga przez Cieśninę Pilowską nie mogą zawijać jednostki bander trzecich, na przykład z krajów Unii Europejskiej. Na wymianę z Rosją mają wpływ też notowania rubla i decyzje polityczne, między innymi o zakazie wymiany niektórych towarów, tłumaczy Arkadiusz Zgliński, dyrektor portu. To zmniejszenie wolumenu spowodowane jest różnymi, może nie sankcjami, ale działaniami pod przez stronę rosyjską. Port w Elblągu czeka na budowę kanału przez Mierzeję Wiślaną. Da to niezależność przewoźnikom i skróci znacznie drogę. Mira Stankiewicz, Polskie Radio Olsztyn. Podejrzani o ustawianie przetargów na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim pozostaną w areszcie. Sąd Okręgowy w Olsztynie nie przychylił się do ich zażalenia w sprawie tymczasowego zatrzymania.
20 grudnia zeszłego roku na wniosek prokuratora okręgowego Sąd Rejonowy w Olsztynie zatrzymał na 3 miesiące małżeństwo będące pracownikami UWM. Małżeństwo oskarżone jest o ustawianie przetargów i wyłudzenie około 400 tysięcy złotych na szkodę uczelni. Sąd okręgowy odrzucił ich zażalenie w sprawie tymczasowego aresztowania, wyjaśnia sędzia Olgierd Dąbrowski-Żegalski. Sąd nie uwzględnił tych zażaleń, w związku z tym tymczasowe aresztowanie trwa nadal. Sąd okręgowy potwierdził, że zgromadzony dotychczas materiał dowodowy pozwala na przyjęcie istnienia dużego prawdopodobieństwa, że podejrzani dopuścili się zarzucanych im czynów. Oskarżonym grozi kara do 10 lat więzienia. Prokurator bada także inne postępowania, w których uczestniczyli podejrzani. Daniel Wojciechowski, Polskie Radio Olsztyn. Państwowa Straż Łowiecka i Państwowa Straż Rybacka na Dolnym Śląsku nie wykonywały rzetelnie swoich działań, wynika z opublikowanego dziś raportu Najwyższej Izby Kontroli. Straż Łowiecka całkowicie przestała kontrolować firmy, które oferują organizację polowań dla obcokrajowców. Tylko teoretycznie są również kontrole lasów i wód. Strażników jest tak mało, a obszar tak duży, że średnio 1 hektar dolnośląskich lasów może być sprawdzony raz na rok. Jeszcze gorzej jest z kontrolą jezior i rzek. Strażnicy są w stanie sprawdzić każdy hektar wód co 5 lat, mówi Wioletta Matuszewska-Patębska z delegatury NIK we Wrocławiu. Straże nie prowadziły dokładnego rozpoznania ani analizy zagrożeń, dlatego też tak naprawdę nie miały szans działać prewencyjnie ani skutecznie zwalczać usownictwo. Ich działalność głównie skupiała się na doraźnych interwencjach. Najwyższa Izba Kontroli ma również zastrzeżenia co do funkcjonowania magazynów z bronią oraz braku regulacji dotyczących grzywien. W rezultacie kary były wymierzane uznaniowo. Raport Najwyższej Izby Kontroli dotyczy lat 2013 do pierwszej połowy 2016 roku. 24 godziny w Polsce i na świecie. Autopromocja. Polskie Radio 24. Wybieram książki, które zaskakują, dają do myślenia i wzbudzają emocje. Fragmenty czytają, a potem opowiadają o nich sami autorzy. Szczerze, w cztery oczy, po ludzku, między kropkami. Każdą sobotę o 20:15. Weronika Wakulska, zapraszam. Polskie Radio 24. 5 stycznia zmarł generał Janusz Brochwicz-Lewiński, pseudonim Gryf. Dożył 96 lat. O nim, o jego życiu, walce, a także o całym powstańczym pokoleniu będziemy dziś rozmawiać z Jarosławem Wróblewskim, pisarzem, autorem książki Gryf w programie Wszystko jest historią po godzinie 13:33. Serdecznie zapraszam, Andrzej Lipski. Autopromocja. Jest godzina 1:00. Polskie Radio 24. Informacje dnia. Ewa Worobiec, zapraszam. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę budżetową na 2017 rok. Ministerstwo Finansów zaplanowało, że w tym roku dochody przekroczą 325 miliardów złotych. Państwo wyda ponad 384 miliardy, co oznacza, że deficyt nie będzie wyższy niż 59 345 milionów złotych. Gospodarka według autorów budżetu ma urosnąć o 3,6%, a ceny o 1,3%. 16 grudnia podczas głosowania w sali kolumnowej budżet na ten rok przyjął Sejm. 2 dni później Senat zaakceptował ustawę bez poprawek. Opozycja twierdzi, że plan finansów uchwalono nielegalnie. Innego zdania są politycy Prawa i Sprawiedliwości. Minister Rozwoju i Finansów Mateusz Morawiecki zapowiedział, że jego resort zajął się przygotowaniem rozwiązań mających na celu zapobieganie zanieczyszczeniom powietrza w Polsce. Wicepremier poinformował na antenie TVP Info, że w budżecie na rok 2017 przewidziane są także środki na walkę ze smogiem. Przyjęliśmy szereg różnych bardzo ważnych działań, na przykład zmiana rozporządzenia dotyczącego jakości kotłów. Ono spowoduje, że tylko kotły, które emitują dużo mniej szkodliwych substancji, będą mogły być dopuszczone do obrotu. Następnie elektromobilność albo bardzo ważny program, który właśnie przyjęliśmy też na Komitecie Ekonomicznym, termoizolacja dla budynków. Kilka dni temu na polecenie premier Beaty Szydło Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów zlecił niektórym resortom przygotowanie rozwiązań, które mają na celu zwalczanie smogu w polskich miastach.
Warszawski Sąd Apelacyjny odroczył ogłoszenie wyroku w sprawie uniewinnienia trojga byłych policjantów oskarżonych o niedopełnienie obowiązków podczas zatrzymania groźnych przestępców w Magdalence w 2003 roku. Doszło wówczas do strzelaniny, w której zginęli dwaj bandyci i dwóch policjantów, a 16 zostało rannych. Wyrok zostanie ogłoszony 27 stycznia. Jego odroczenie sąd uzasadnił zawiłością sprawy. Procesy w sprawie strzelaniny w Magdalence toczyły się od 2005 roku. W ostatnim z nich, we wrześniu 2015, Sąd Okręgowy w Warszawie uniewinnił troje policjantów oskarżonych o niedopełnienie obowiązków podczas akcji zatrzymania groźnych bandytów. Uniewinnieni zostali była naczelnik Wydziału do Spraw Walki z Terrorem Kryminalnym Komendy Stołecznej Policji Grażyna Biskupska, były dowódca poddziału antyterrorystycznego Kuba Jałoszyński i były zastępca komendanta stołecznego policji Jan Pol. Do późnych godzin wieczornych trwały pokazy i warsztaty Nocy Biologów na Uniwersytecie Rzeszowskim. Naukowcy z Wydziału Biologiczno-Rolniczego postanowili podzielić się swoją wiedzą z mieszkańcami regionu. Z zaproszenia skorzystało prawie 1000 głównie młodych osób, m.in. z Rzeszowa, Dębicy i Strzyżowa. Można było na przykład nauczyć się rozpoznawania tropów dzikich zwierząt, sprawdzić, co wyrośnie na wiosnę z cebulki i zobaczyć małe organizmy przez mikroskop. Wyświetlany jest film o przyrodzie Bieszczadzkiego Parku Narodowego. W takich lasach, właśnie o charakterze naturalnym, mamy dużo leśnicy, to nazywają leżaniną. Zapraszamy na warsztat entomologiczny, gdzie zobaczymy owady z bliska. W pierwszym pudełku są sierszcze, tutaj mamy dwie modliszki. Mi się najbardziej podobało ten kiwi. Profesor Czesław Puchalski, dziekan Wydziału Biologiczno-Rolniczego, był pod wrażeniem dużego zainteresowania ze strony młodych ludzi. Że oni się otwierają, chcą zobaczyć, jak rzeczywiście ten świat powstał, jak on się rozwija, no i jakie prawa rządzą tym światem. Noc biologów odbyła się w 21 miastach całego kraju, w wielu z nich już po raz szósty, w Rzeszowie po raz pierwszy. Prognoza pogody. W sobotę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, okresami opady śniegu. Na zachodnim wybrzeżu możliwe burze. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej na południowym wschodzie o 8 cm. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze od minus 1 do plus 1, na wybrzeżu 2 stopnie, w rejonach podgórskich minus 3. Wiatr słaby i umiarkowany we wschodniej połowie Polski, okresami porywisty, okresami powodujący zawieje i zamiecie śnieżne. Zachodni i północno-zachodni. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Polskie Radio 24. Powtórka programu. Polskie Radio 24. Polskie Radio 24, Krzysztof Grzybowski. Wracamy do kwestii związanych z polską polityką i oczywiście z tym, co w ostatnich godzinach, dniach i tygodniach działo się przy ulicy Wiejskiej. Przypomnijmy, Platforma Obywatelska wycofała się z protestu przy Wiejskiej. Marszałek Sejmu ogłosił przerwę w obradach do 25 stycznia. No, to są najważniejsze wydarzenia, najważniejsze momenty tego, co mogliśmy wczoraj obserwować w gmachu przy ulicy Wiejskiej. Pozostał natomiast problem budżetu, który jest nadal kością niezgody pomiędzy Prawem i Sprawiedliwością, Prawem i Sprawiedliwością, a większością opozycji. Te gorące wydarzenia ostatnich dni w Sejmie śledziła reporterka Polskiego Radia 24 Ewa Wasążnik. Po blisko miesiącu blokady mównicy sejmowej Platforma Obywatelska zawiesiła swój protest, ogłosił to przewodniczący partii Grzegorz Schetyna. Uważamy, że obok zawieszenia tego protestu ważny jest wniosek, który składamy, wniosek o odwołanie marszałka Kuchcińskiego, którego zła aktywność, popełniane błędy, zła organizacja pracy Sejmu doprowadziła ta aktywność do konfliktu i tych 20, blisko 30 dni konfliktu parlamentarnego, konfliktu państwowego. Jarosław Kaczyński, prezes PiS, przekonuje, że pozycja Marka Kuchcińskiego nie jest zagrożona, a wniosek o jego odwołanie nazywa nieracjonalnym i kabaretowym. Podobnie postawę Platformy określa szef klubu parlamentarnego PiS Ryszard Terlecki. Jesteśmy trochę rozczarowani, bo będziemy na Sejmie, wyjdą posłowie z sali i przestaną się wygłupiać. To żartem, poważnie. Na najwyższy czas, żeby ta komedia się zakończyła i rozumiem, że Platforma nie wie, po co spędziła te 3 tygodnie w Sejmie.
My też nie wiemy. Pozostaje jeszcze kwestia ewentualnych kar dla posłów, którzy blokowali mównicę. Za wyciągnięciem wobec nich konsekwencji opowiada się wicemarszałek Sejmu z Kukiz 15, Stanisław Tyszka. Trzeba wyciągnąć konsekwencje wobec posłów, którzy nie wykonują w sposób zgodny z prawem swojego mandatu. Mandatu, który powierzyli im obywatele im płacą miesięcznie 10 tysięcy złotych. Uważam, że trzeba wykorzystać kary regulaminowe. Możliwe jest odebranie posłom na 3 miesiące połowy wynagrodzenia, wykluczenie posła z posiedzenia. Pytanie jest bardzo poważne, czy również nie powinny być wyciągnięte konsekwencje karne wobec tych posłów. Mimo częściowego uspokojenia sytuacji przywiejskiej, wciąż pozostaje problem budżetu. Nowoczesna i Platforma mówią w tej sprawie jednym głosem. Grzegorz Schetyna, przewodniczący PO, ogłaszając zawieszenie sejmowego protestu, apelował jednocześnie o skazanie ustawy budżetowej na prawny niebyt. Uważamy, że budżet jest przyjęty w sposób wadliwy, że tak naprawdę jest nielegalny. Apelujemy do prezydenta Dudy, żeby go nie podpisywał, bo jeżeli będzie sankcjonował procedurę legislacyjną, która łamie prawo, będzie także stawiał siebie w przyszłości w świetle odpowiedzialności za te decyzje. Lider Nowoczesnej Ryszard Petru zapowiada od dawna i wczoraj też zdania nie zmienił, że ustawą budżetową powinien zająć się Trybunał Konstytucyjny. W najbliższych dniach składamy do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o to, czy legalne było przejęcie ustawy budżetowej. I robimy to jak najszybciej się da, bo im szybciej zostanie ta decyzja podjęta przez Trybunał i na przykład zakwestionuje, to wtedy są wydatki na podstawie prowizorium budżetowego, a im później, tym większe ryzyko procesów i decyzji wstecznych. Władysław Kosiniak-Kamysz, prezes PSL-u, ma wątpliwości, czy Trybunał Konstytucyjny to najbardziej odpowiednia instytucja do orzekania o legalności budżetu. Dlatego sugeruje inne rozwiązanie. Oczywiście będzie wniosek do Trybunału Konstytucyjnego, ale wszyscy mamy wątpliwości, jak ten Trybunał wygląda. Dlatego zasięgnięcie opinii od Sądu Najwyższego, czy od Naczelnego